Dzień dobry Państwu, Adam Rak, okiem eksperta. Początek na GPW upływa w kolorze zielonym. W tym momencie WIG20 zyskuje 1,4%. Widać, że pod koniec tygodnia wzrosty przyspieszają. I moim gościem jest Bartosz Sańpruch, menedżer produktu w ING. I teraz postaramy się w ciągu kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu nawet minut odpowiedzieć sobie na pytanie, czy polska giełda potrzebuje turbo doładowania, ponieważ Bartosz, jesteś odpowiedzialny między innymi za certyfikaty ING Turbo, więc może na samym początku, abyśmy tutaj wszyscy mieli jasność, wyjaśnijmy, czym są certyfikaty, czym się różnią od kontraktów terminowych, od akcji i dlaczego być może warto się zainteresować właśnie tymi instrumentami. Po pierwsze, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do studia. I czy giełda potrzebuje tak naprawdę turbo doładowania? Na pewno potrzebuje produktów różnych, zdywersyfikowanych również pod kątem ryzyka, jakie oferuje i zysku, jaki można na nich osiągnąć. Więc w tym kontekście certyfikaty turbo są po prostu jednym z elementów, które każdy inwestor może w swój portfel inwestycyjny włożyć. Jakiś niewielki, natomiast jak najbardziej są one korzystnym rozwiązaniem. Ale tutaj oczywiście, no, czym są certyfikaty, no, bo to też jest dosyć istotne. Jest to produkt strukturyzowany, który sam w sobie nie ma żadnej wartości. On swoją wartość nabiera, czerpie z instrumentu bazowego, czyli jego cena po prostu zależy od tego, na jakim poziomie cenowym jest kurs instrumentu bazowego. Oczywiście jest on emitowany tutaj w tym przypadku przez ING NV, bank w Amsterdamie. Natomiast można nimi handlować na giełdzie, na rynku głównym, tak naprawdę za pomocą dowolnego konta maklerskiego, który daje dostęp do GPW, więc to oczywiście może być biuro maklerskie ING Banku Śląskiego, ale każde inne mBank, BOŚ, czy dowolny, który taki dostęp do GPW daje. Co bardzo istotne, i tutaj to jest ten element ryzyka, z którym się trzeba liczyć, jest to produkt z dźwignią finansową. W związku z czym ruchy jego procentowe są o wiele większe niż ruchy procentowe instrumentu bazowego. Ale co ważne, i to jest bardzo istotne w kontekście zrozumienia, jak te certyfikaty działają, to jest to, że tak naprawdę ten ruch nominalny, czyli ten ruch nominalny certyfikatów jest taki sam jak instrumentu bazowego. Biorąc świeży przykład, tak, mamy teraz konferencję wynikową CD Projektu, mamy również certyfikaty oparte o akcje CD Projektu. I teraz, jeżeli ktoś by sobie spojrzał na te notowania i nie patrzył na zmiany procentowe, no to jeżeli akcja CD Projektu przesunie się o złotówkę, to o podobną wartość przesuną się certyfikaty. Tutaj jeszcze wchodzą oczywiście niuanse związane z mnożnikiem, które dzielą pojedynczą akcję CD Projektu, tym niemniej nominalnie te zmiany są identyczne. Więc stąd też ta przejrzystość wyceny certyfikatu, bo ją tak naprawdę zapewnia animator ING NV. No i w związku z powyższym można to tak naprawdę w każdym momencie weryfikować. ING Turbo, a właściwie certyfikaty Turbo, już od kilku dobrych lat są obecne na polskim parkiecie, na GPW. Możemy inwestować oczywiście w takie instrumenty, natomiast wydaje się, i teraz pytanie do eksperta, czy rzeczywiście tak jest, że polski inwestor wciąż podchodzi z pewną rezerwą do tego typu instrumentów. Między innymi chyba po to jest letnia szkoła giełdowa online 2019, organizowana przez GPW, przez fundację GPW, pod patronatem właśnie GPW. I tutaj już niedługo, bo 4 września, Bartosz Sańpruch, zaproszony do naszego studia ekspert, będzie mówił o turboinwestycjach na polskiej giełdzie. Czy rzeczywiście polscy inwestorzy muszą się jeszcze oswoić nieco z tym interesującym, ale wciąż dosyć nowym instrumentem na polskiej giełdzie? Jak najbardziej. Sam wspomniałeś, to od kilku lat już jesteśmy obecni na rynku polskim. Wcześniej te certyfikaty zostały wprowadzone w Niemczech, w Holandii. I na Zachodzie cieszą się niesłabnącym
dużym w porównaniu do Polski zainteresowaniem, o wiele większym niż tutaj na naszym lokalnym rynku. Tym niemniej w przyszłość patrzymy bardzo optymistycznie, bo to zainteresowanie mierzone chociażby obrotami czy zaangażowaniem ING finansowym w dany rynek czy w instrumenty bazowe cały czas stabilnie po kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt procent rocznie rośnie. W związku z czym oczywiście to jest stała, intensywna praca, również edukacyjna, stąd też właśnie nasza obecność, czy też moja obecność w przyszłym tygodniu w ramach cyklu letniej szkoły giełdowej, gdzie właśnie w trochę większych szczegółach już też konstrukcja, jak to działa, jak weryfikować wycenę, jak można handlować certyfikatami, właśnie o takich elementach będę tam wspominał. Jesteśmy właśnie na stronie głównej ING, ING Turbo i mamy przed oczami listę certyfikatów. Listę bardzo długą, ułożoną alfabetycznie i rzeczywiście możliwości inwestowania jest. Nie jest to oczywiście cała oferta polskiej giełdy, ale jest z czego wybierać. To są największe spółki i największymi spółkami najbardziej interesują się właśnie polscy inwestorzy. Jeżeli chodzi o akcje, to tak. Znaczy, tutaj jest kilka wątków, na które trzeba zwrócić uwagę. Nasza oferta, po pierwsze, wynika z zainteresowania inwestorów. Śledzimy rynek, rozmawiamy z różnymi osobami, też inwestorami, ludźmi z rynku, na które instrumenty bazowe warto byłoby wprowadzić certyfikaty. I tutaj i z tego wynika jakby trochę ta lista, natomiast oczywiście my nie jesteśmy w stanie wprowadzić wszystkiego. Aktualnie mamy 30 kilka instrumentów bazowych, to jest surowce, waluty, akcje, indeksy. I tak naprawdę dla nas w kontekście wprowadzania instrumentu bazowego już tak od kuchni trochę istotna jest płynność na instrumencie bazowym. Więc to nie jest tak, bo elementem certyfikatów jest fakt, że klient kupując certyfikat, my pod ten certyfikat musimy się zabezpieczyć, więc ta transakcja na certyfikacie ma odzwierciedlenie od razu, czy sekundę później, na realnym rynku, w transakcji animatora na realnym rynku, żeby zabezpieczyć zmiany ceny certyfikatu, kiedy klient będzie chciał je sprzedać. W związku z tym dla nas, już tak technicznie, czy dla tradingu, dla traderów, którzy animują nasze certyfikaty, płynność na instrumencie bazowym jest niezwykle ważna. Stąd też, jak ktoś spojrzy właśnie na naszą stronę, spojrzy na akcje polskie chociażby, no to zobaczy tam aktualnie tylko i wyłącznie część, nawet nie wszystkie, spółki z WIG-u 20. I tak, poza WIG 20 na ten moment raczej nie wyjdziemy, bo płynność właśnie. Więc no tutaj moglibyśmy, znaczy technicznie dałoby się wprowadzić taki certyfikat, no ale pamiętajmy, że wtedy warunki oferowane klientom na certyfikatach no nie byłyby dobre, mówiąc już wprost. Musielibyśmy oferować bardzo szerokie spready, mogłyby być zaniki w animowaniu, bo na przykład coś by się działo na spółce, no, a tego nie chcemy po prostu robić, no bo nie chcemy klientów wprowadzać w instrumenty, które oprócz normalnego ryzyka rynkowego, no będzie jeszcze musiał się mierzyć z takimi elementami właśnie jak szerokie spready, zaniki animowania, tego typu rzeczy. Widzę, że tutaj ING rzeczywiście podchodzi do oferowania nowych certyfikatów w sposób taki przedsiębiorczy. Można potraktować te certyfikaty jako zwyczajne dobro, jako towar. ING tutaj nie chce sprzedawać towarów zbyt drogich, zbyt niekorzystnych cenowo. A jak to wygląda na zachodzie? Jak to wygląda w Niemczech? Jak to wygląda w Holandii? Bo tam chyba rzeczywiście warunki na tamtejszych giełdach są nieco inne. Jak najbardziej. To znaczy różnica zasadnicza jest tak naprawdę w szerokości oferty. Tutaj na zachodzie bardzo popularne są akcje, czy też popularniejsze są akcje i tam ich przekrój jest o wiele szerszy. Tam tak naprawdę nie ma, no, i rynek jest o wiele głębszy, jeżeli mówimy o instrumentach bazowych, więc zabezpieczanie się na akcjach zachodnich, czy też są instrumenty bazowe notowane chociażby w Australii, i browar australijski na przykład, no to jak najbardziej, no tam są one oferowane, ale i to, znaczy to też wynika z kosztów emisji, jakie są ponoszone przez emitenta, no bo trzeba pamiętać, że
też jednym z głównych założeń dla certyfikatów jest handel przez rynek regulowany. My tutaj nie tworzymy własnej platformy rynku OTC, nikt nie handluje gdzieś na platformie emitenta. Klienci handlują z ING&V przez rynek regulowany. W naszym przypadku oczywiście tutaj polskim jest to giełda papierów wartościowych w Warszawie, na zachodzie Euronext czy Deutsche Börse chociażby. W związku z tym każda emisja certyfikatu wiąże się z jakimiś kosztami. Nadanie ISIN-u, wprowadzenie do obrotu, później handel i transakcje na instrumentach bazowych. No to te koszty po prostu są ponoszone przez emitenta. W związku z tym, no i te koszty na zachodzie są niższe niż w Polsce. I też stąd trochę, no to jest kolejny element, który powoduje taką, a nie inną strukturę instrumentów bazowych w Polsce. No bo jak wspomniałem, można by oczywiście wprowadzić praktycznie wszystko, co jest notowane na rynkach regulowanych na świecie. No tym niemniej to wiązałoby się z określonymi kosztami, a w momencie, kiedy żaden klient nie dokona transakcji na certyfikacie, to z punktu widzenia emitenta jest to po prostu pewna strata po wprowadzeniu certyfikatu do obrotu, no bo te koszty już poniósł i tyle. No oczywiście. Dobrze, to w takim razie część z inwestorów, część z osób nas oglądających z całą pewnością już wyłapało, że no jasne, ING ponosi koszty, ale ma też przychody. Przychody z strat inwestorów? Nie, no bo tutaj te przychody, które ING ma z tytułu handlu na certyfikatach, wynikają głównie z finansowania zaszytego w certyfikatach turbo. No bo to wygląda w ten sposób. Klient kupując certyfikat nie płaci pełnej kwoty za instrument bazowy. Najprostszy przykład certyfikatu long, czyli grającego na wzrost instrumentu bazowego, bo tutaj też to nie padło, ale można w certyfikatach turbo grać na spadki, czyli certyfikaty short kupować. Najprostszy przykład certyfikatu long na opartego o akcję. Akcja kosztująca przykład abstrakcyjny 10 zł. ING pożycza klientowi, w cudzysłowie oczywiście, 8 zł i cena certyfikatu na giełdzie to 2 zł. Więc klient za certyfikat płaci tylko 2 zł i ING pożycza mu 8 zł. Od czego bierze z biegiem czasu oprocentowanie. To jest naliczane raz dziennie po zakończeniu sesji. I w momencie, kiedy akcja z tych 10 zł wzrośnie do załóżmy 11, no to klient ma 3 zł, czy wartość certyfikatu to 3 zł, no a ING ma te 8. Więc i jak klient sprzeda, no to zarobił 50%. Przy wzroście instrumentu bazowego tylko 10%. Więc w prostym przełożeniu można sobie wyliczyć, że dźwignia na tym teoretycznym certyfikacie wyniosła 5. Więc i to finansowanie jest głównym zarobkiem, jakie ING ma w związku z handlem. Więc też łatwo można zauważyć, że przy handlu jednosesyjnym tego kosztu się nie ponosi. Oczywiście na certyfikatach jest jakiś spread, no ale on jest odzwierciedleniem spreadu na instrumencie bazowym, no bo patrząc na dowolne akcje chociażby, no oferty kupna i sprzedaży tak, są rozbieżne, więc to jest ten spread i my też to musimy uwzględniać w handlu certyfikatami, czy też w ofertach certyfikatu. On jasne, jest trochę szerszy, ale znowu w przeciwieństwie do niektórych platform OTC, on się nie zmienia. On jest stały przez całą sesję w założeniu. My oczywiście go możemy modyfikować, natomiast w założeniu jest on stały przez cały okres handlu, więc klient wchodząc, wychodząc ma może nie pewność, ale no duże przekonanie, z jakim spreadem będzie miał do czynienia w momencie wyjścia z inwestycji. Powróćmy do strony głównej ING. Mamy przed oczami wycenę, a właściwie zakładkę certyfikatu na CD Projekt. No i rzeczywiście, tutaj CD Projekt w tym momencie powyżej 257 zł, a najdroższy certyfikat kosztuje raptem 13,19 zł, o ile tutaj, przepraszam, nie rozwinąłem w pełni, ale 16,78 zł. To i tak są koszty nieporównywalnie mniejsze niż mielibyśmy w przypadku akcji rzeczywistych, w przypadku chęci kupna. No i przy okazji mamy też tutaj dźwignię na poziomie 1,5 w tym najmniej, powiedzmy, atrakcyjnym albo najbardziej bezpiecznym przykładzie. To, co rzuca się w oczy i rzeczywiście mamy certyfikaty long, czyli rozumiem, tutaj zyskujemy w momencie, kiedy cena akcji, ceny instrumentu bazowego idą w górę. No i certyfikaty short, czyli zarabiamy na spadkach.
Kłuje natomiast w oczy w przypadku CD Projekt wyraźna rozbieżność pomiędzy liczbą tych certyfikatów long, a liczbą certyfikatów short. I myślę, że to również jedno z najczęściej pojawiających się pytań, skąd taka różnica i przede wszystkim skąd w ogóle możliwość handlu na krótko na polskiej giełdzie, gdzie rzeczywiście tych krótkich pozycji, tych możliwości shortowania no, brakuje. Trzeba pamiętać, że granie na spadki jest generalnie droższe niż granie na wzrosty. I jak to działa technicznie tak naprawdę? Może najpierw zacznę, że tak mało jest shortów, bo w certyfikatach jest coś takiego jak poziom bariery. Więcej szczegółów będzie na letniej szkole giełdowej, natomiast to ogranicza się do stwierdzenia, że po przekroczeniu tego poziomu bariery przez kurs instrumentu bazowego, bo bariera jest na kursie CD projektu, trzymajmy się tej wersji, po przekroczeniu tego poziomu certyfikat jest wycofywany z obrotu i ta bariera ma za zadanie uchronić inwestorów przed nadmiernymi stratami. Ostatnio CD projekt i jego zmienność była dosyć duża i też raczej rósł, przynajmniej w ostatnim okresie czasu, więc te certyfikaty short no, po prostu wygasły. My raz w tygodniu uzupełniamy, mamy możliwość uzupełniania braku, więc emisje są robione w poniedziałek, więc być może w najbliższej, w przyszłym tygodniu takie dziurę również uzupełnimy. No, natomiast w trendach, no, generalnie certyfikatów idących przeciwko temu trendowi będzie po prostu mniej. To się nie opłaca inwestorom czy ING? Myślę, wszystkim się nie opłaca. Myślę, że wszystkim. Tak? Tutaj to już jest bardziej kwestia strategii inwestycyjnej. Grać z trendem czy przeciwko niemu. Mhm. Przeciwko trzeba umieć, tak mi się przynajmniej wydaje. Granie z trendem jest po prostu prostsze. Więc no tutaj każdy indywidualnie musi wyważyć, jaka strategia jest dla niego najlepsza. Natomiast o czym jeszcze chciałem wspomnieć, w kontekście emisji. I teraz szczerze zapomniałem, ale to może mi się może w trakcie naszej rozmowy jeszcze przypomni się. Emisja. I rzeczywiście o emisjach często się słyszy, jeżeli przegląda się na bieżąco stronę ING. Mamy zakładkę emisje wygasłe, czy tak, na stronie głównej będzie nowe emisje 22 sierpnia, ale też certyfikaty wygasły w lipcu. Tam również całkiem długa lista. Jeżeli ktoś interesuje się certyfikatami, to z całą pewnością warto te informacje śledzić. No i przede wszystkim emisja. Na czym to polega? Czy rzeczywiście tutaj ING ma pewne... Czy ING ma pewne trudności z wprowadzaniem nowych certyfikatów na rynek? Czy są to trudności związane właśnie z strukturą rynku, czyli brakiem płynności, brakiem może też zaangażowania inwestorów? Czy są to problemy takie czysto, powiedziałbym, kosztowe? Znaczy bardziej płynność i elementy kosztowe. No bo tak, trzeba pamiętać, że w momencie wprowadzania nowego instrumentu bazowego my obligujemy się do handlu nim. Jeżeli klient zahandluje certyfikatami, więc musimy uwzględniać sytuację płynnościową na spółce, indeksie, walucie. No w walucie jest to powiedzmy mniej istotne, natomiast na instrumencie bazowym generalnie. Więc z oczywistych względów, też może nie dla niektórych, no nie będziemy wprowadzać, chociażby patrząc na rynek polski, w tym momencie spółek z MWiG-u 40 czy SWiG-u 80. Tam ta płynność jest po prostu zbyt niska, więc w przełożeniu musielibyśmy też spready stosować bardzo szerokie, dokładnie. Więc element płynności, no i drugi element kosztów, jakie ponosimy w związku z emisją. No ile na zachodzie są one niższe, w Polsce są one wyższe, no tym niemniej w momencie, kiedy mamy jakąś formę przekonania albo po prostu nie ma zainteresowania ze strony inwestorów danym instrumentem bazowym, można przyjąć z pewną dozą pewności, że w momencie wprowadzenia nowego instrumentu bazowego i certyfikatów opartych o ten instrument bazowy, my te koszty emisji poniesiemy, bo rynek regulowany, już szeroko mówiąc, a nie będzie okazji, możliwości, jakichś przychodów z tytułu tego, że klienci będą wykorzystywać dany certyfikat. Więc te dwa elementy są połączone. No plus dokładając do tego zainteresowanie ze strony rynku, inwestorów, różnych osób z branży szeroko rozumianej, no powoduje, że
taką, a nie inną też strukturę instrumentów, jakie posiadamy i rozmowę o nowych, tak? Mhm. Ale przeglądając ponownie spis certyfikatów dostępnych na stronie głównej ING, ING Turbo, widzimy też i Adidas, i Apple, i Alphabet, i BMW, spółki notowane na giełdach zagranicznych. Czy tutaj nie ma możliwości, a może nie ma zainteresowania od płynącego od polskich inwestorów właśnie handlem takimi spółkami? Nie ma zainteresowania tak naprawdę, bo jak wspomniałem, no na zachodzie akcji jest o wiele więcej. Jeżeli ktoś by wszedł na chociażby holenderską stronę certyfikatów Turbo, ING Sprinters NL, no to zobaczyłby tam o wiele szerszą listę instrumentów bazowych, również o wiele szerszą w zakresie akcji oferowanych. Natomiast w Polsce te spółki, chociażby, które wymieniłeś, nie cieszyły się zainteresowaniem. Tutaj te niemieckie, bo amerykańskie może jeszcze tak, ale Adidas, BMW, praktycznie zainteresowanie było marginalne. W tej chwili, o ile dobrze też pamiętam, nawet z Adidasa czy BMW nie będzie nowych emisji. Na razie wstrzymaliśmy się. Te dotychczasowe są, można nie kupować, sprzedawać, jasne. Natomiast z tytułu braku właśnie zainteresowania ze strony polskich inwestorów stwierdziliśmy, że nie będziemy ponosić kosztów ich emisji, więc to wstrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o akcje amerykańskie, no to tutaj ja osobiście mam duże przekonanie, że cieszyłyby się zainteresowaniem. No ta giełda amerykańska to ta największa na świecie, z największymi brandami, spółkami, które są tam notowane. Myślę, że mogłaby zainteresować część klientów, natomiast też to trwają prace, żeby tak naprawdę przywrócić do notowania te certyfikaty, bo tutaj Apple i Alphabet tak, jest dostępne, ale wyłącznie do sprzedaży aktualnie. To wynika z przepisów podatkowych prawa amerykańskiego, więc na ten moment tak naprawdę, no można je tylko sprzedawać, jeżeli ktoś je miał. Natomiast z kolegami z Amsterdamu jak najbardziej rozmawialiśmy o tym. Jest projekt mający rozwiązać tą kwestię. Pewnie przyszły rok tak naprawdę. Już raczej nie w tym roku nie uda się tego rozwiązać. Natomiast no, ja osobiście chciałbym jakieś spółki amerykańskie również w Polsce widzieć. Mhm. Ale To dziwne, ponieważ z jednej strony ING Turbo czy certyfikaty Turbo oferują pewną dźwignię. Dźwignię nie tak wysoką jak na kontraktach CFD. Mowa tutaj nawet o 1,5, tak? To nie jest duża dźwignia. Więc czy certyfikaty Turbo nie mogłyby być wykorzystywane do inwestowania długoterminowego, gdzie właśnie będziemy czerpać nieco wyższe zyski, nieco mniejsze też koszty będziemy ponosić, mówię o zaangażowaniu kapitału, aby właśnie tutaj czerpać z tych długoterminowych zysków? Tak, również wszystko zależy tak naprawdę od podejścia danego inwestora. I to świetnie, myślę, wyjaśnili Radek Kotkowski i Tomek Jaroszek w nagraniu na Invest Cast w tym roku w Krakowie, które zresztą na stronie ingturbo.pl jest dostępne, na razie na banerze po prawej stronie. Tam ci dwaj blogerzy inwestycyjni właśnie wyjaśnili trochę swoje podejścia do inwestowania i jak można certyfikaty wykorzystywać zarówno dla krótkich ruchów, ale też w dłuższym terminie. Tutaj jedną z ciekawszych strategii, czy też no jedną ze strategii, jaką można stosować, ale ona się dobrze sprawdza na instrumentach płacących dywidendę i to w miarę wysokie, no jakieś akcje powiedzmy, jakby ktoś znalazł, to płacona dywidenda może pokryć ten koszt finansowania, jaki my przez cały rok na przykład pobieramy. Są takie spółki, bardziej na zachodzie, w Polsce tego nie analizowałem, szczerze przyznam, natomiast jest to jedna z możliwości, więc tak naprawdę, bo mamy certyfikaty, które są notowane od tak naprawdę 2014 czy nawet 2013 roku i one od tamtej pory są w obrocie. Właśnie z tego tytułu, że no ta dywidenda i wszystkie techniczne elementy, które wiążą się z uwzględnieniem tej dywidendy w certyfikacie, powodują, że no, te certyfikaty są tak długo notowane, a tak naprawdę ten poziom finansowania jest na relatywnie stałym poziomie, bo jest on trochę konsumowany właśnie przez tą dywidendę. Mhm. No, inwestowanie dywidendowe w Polsce nie jest aż tak popularne jak w Stanach, ale ma swoich fanów.
Zatem co z dywidendą w przypadku certyfikatów turbo? Czy w przypadku chociażby, nie wiem, PZU, które wypłaca swoją dywidendę i mamy tam dźwignię nawet 5 do 1, czy rzeczywiście otrzymamy 5 razy większą dywidendę? Czy może my jako posiadacz jedynie certyfikatu nie otrzymamy nic, a to ING jako rzeczywisty posiadacz akcji tą dywidendę otrzyma? Jak to jest z tą dywidendą? Prawda jest, że tak naprawdę w innym miejscu, bo klient posiadając certyfikaty nie ma prawa do dywidendy, więc on jej nie otrzymuje. Z drugiej strony nie otrzymuje jej też ING, tak naprawdę. Bo to, co wcześniej wspomniałem, kupując certyfikat, każdy certyfikat ma jakiś określony poziom finansowania, czyli pieniądze, które pożycza mu ING. Mhm. Teraz mówię, spółka to PZU, long, najprostsza sytuacja. W momencie i od tego poziomu finansowania jest naliczane oprocentowanie zarobek ING. My sobie to uwzględniamy w tym poziomie finansowania, co obniża cenę certyfikatu. W momencie wypłaty dywidendy, co się dzieje? Oczywiście potrącany jest podatek i ta część pozostała jest uwzględniana w poziomie finansowania, czyli tak naprawdę w przypadku certyfikatu long poziom finansowania, ta pożyczka jest częściowo spłacona z perspektywy klienta, więc po wypłacie dywidendy i uwzględnieniu niej w poziomie finansowania, ten koszt, jaki on ponosi, jest trochę mniejszy, no bo oprocentowanie, które my naliczamy, jest liczone od mniejszej sumy, no bo została uwzględniona dywidenda. Więc i w spółkach właśnie, które płacą wysokie dywidendy, przy relatywnie niskich kosztach finansowania, w przypadku, jeżeli mówimy o certyfikacie turbo, no to ta dywidenda może pokryć koszt finansowania, jaki klient poniósł w związku z inwestycją w certyfikaty. I też co istotne, co chciałbym podkreślić, cena certyfikatu przed i po wypłacie dywidendy jest identyczna. Tutaj wypłata dywidendy nie powoduje zmiany ceny certyfikatu na plus czy na minus. Po prostu przy założeniu, że instrument bazowy byłby płatny, no to cena jest identyczna. Mhm. Dużo mówimy właśnie o koszcie finansowania i teraz z ciekawości wszedłem na certyfikat Turbo Long 29,6 na PZU, równa dźwignia 4,0. W tym momencie 12 groszy wynosi spread, akcje PZU zyskują na polskim parkiecie, zyskuje również i certyfikat 4,33%. Koszt finansowania roczny to, uwaga, 5,3%. Wiele, niewiele, ale to są koszty roczne, czyli tak naprawdę inwestując na tydzień, na dwa tygodnie, nie ponosimy tych równych 5%, a zaledwie ułamek. Czy tutaj jeszcze poza kosztami finansowania, czyli de facto oprocentowaniem tej pożyczki, które nam ING przyznaje na zakup certyfikatów oraz spreadu, jeszcze istnieją? No, kolejne, które mi przychodzi jeszcze na myśl, do głowy, to oczywiście prowizja naszego domu maklerskiego. Dokładnie. I to jest tak naprawdę, to są tak naprawdę te koszty, którymi klient musi się, którymi musi się liczyć. No i oczywiście koszt finansowania, no tam jest jeszcze oczywiście, znaczy w tych 5%, o których wspomniałeś, jest marża emitenta i dzienna stopa procentowa na danym rynku, więc no ale jakby to jest ten koszt widoczny dla klienta, te 5%. Spread, koszt, nie koszt, on też występuje na akcjach PZU, więc jasne, no ten nasz jest trochę szerszy, natomiast no jako taki bezpośrednio koszt, no też bym tego aż tak nie rozpatrywał, no bo mówię, kupując i sprzedając akcje PZU, ten spread też będzie. No i prowizja maklerska, taka sama jak dla rynku akcji, to jest tego co wiem, żadne biuro maklerskie w Polsce nie ma innej struktury kosztów dla certyfikatów. No i to tak w zasadzie wszystko. Oczywiście, no tak jak wspomniałeś, te 5% przy handlu na jednej sesji, kupnie i sprzedaży w trakcie jednej sesji, tego kosztu nie będzie w ogóle, on nie będzie uwzględniony w żaden sposób. Przy dłuższym terminie, no to już wtedy wchodzą te modyfikacje poziomu finansowania. Na stronie, zaraz obok wykresu, mamy kalkulator i to jest ciekawe narzędzie, które właśnie pozwala inwestorowi sprawdzić, jaki byłby orientacyjny koszt finansowania z biegiem czasu. Tam można wpisać kurs instrumentu bazowego, na przykład taki sam, jak jest aktualnie teraz, wpisać ilość dni, 1, 2, 3, od zera w zasadzie w górę, ilość certyfikatów może być 1 i po kliknięciu oblicz tak naprawdę klient dostanie informację, jaka w przyszłości przy założeniu niezmiennego kursu instrumentu bazowego
po ile mógł sprzedać certyfikat. I tam będzie uwzględniony nowy poziom finansowania w przyszłości oraz spread, bo bieżąca sytuacja to jest oferta sprzedaży, nowa sytuacja to jest oferta kupna animatora. Więc tam już tak naprawdę te bezpośrednie koszty będą już uwzględnione, no plus prowizja maklerska, no to już każdy w swoim biurze musi sprawdzić. Rzeczywiście, kalkulator jest, ten nowy kurs instrumentu bazowego w złotówkach, przyjmijmy optymistycznie 39 zł, ilość dni 10, czyli równe 2 tygodnie sesyjne, ilość certyfikatów może nie jeden, a powiedzmy 100, ponieważ no tutaj... A to minimalna kwota i prowizja, jasne. No i rzeczywiście, kurs instrumentu bazowego 6,2%, natomiast wartość jednego certyfikatu zyskuje, czy rośnie aż o 22%, więc no wydaje się być prostym wyborem. Jeżeli mamy inwestować już, jeżeli wierzymy we wzrosty PZU, to dlaczego nie inwestować poprzez certyfikaty i zyskać 22% zamiast tych, no w porównaniu marnych 6%. Koszty, wartość 100 certyfikatów, tak, poziom finansowania, poziom bariery niezmienne. Poziom finansowania zmienia się o 4 grosze, ale to są... I to jest ten koszt tak naprawdę, tak. Te 4 grosze, ja rozumiem, na jeden certyfikat. Na jeden certyfikat. No to jest ten koszt, który emitent sobie pobiera, czy też zysk, który sobie pobiera, w związku z tym, że daje klientom możliwość handlu lewarowanego na instrumencie bazowym. Mhm. Więc w przypadku tych 100 certyfikatów to jest raptem 4 zł. To nie jest oferta zła, więc dziwię się, dlaczego polscy inwestorzy nie masowo nie rzucają się właśnie na certyfikaty. Czy tutaj certyfikaty przegrywają z kontraktami terminowymi? Nawet nie z kontraktami terminowymi, a bardziej kontraktami CFD, tutaj, które były bardzo popularne, też ze względu chociażby na praktyki marketingowe mniejszych brokerów, tak bym to nazwał, czy też mniej odpowiedzialnych bardziej. I to jest też różnica, jaką obserwujemy w stosunku do rynku zachodniego. Tam właśnie certyfikaty, rynek regulowany jest bardziej popularny, w przeciwieństwie właśnie do kontraktów CFD. W Polsce no właśnie z tych względów, nie tylko, ale między innymi z tych względów, właśnie ten rynek CFD jest o wiele popularniejszy. No i ma swoje jakieś plusy, no i niezaprzeczalne minusy, prawda? No tam mówimy godziny handlu, chociażby tak, też. Jeden z elementów. No tu można by naprawdę szerzej o tym opowiadać, natomiast tak naprawdę czy ten element, o którym wspomniałeś, braku masowego rzucania się na certyfikaty, nie patrzyłbym na to negatywnie, bo to tak naprawdę z mojej trochę perspektywy, czy też naszej, bardziej świadczy może o trochę po prostu większym rozsądku inwestorów, też sparzonych chociażby wcześniejszymi praktykami z platform OTC, bo jak wspomniałem wcześniej na samym początku, no obserwujemy stały, stabilny wzrost. To nie jest tak, że widzimy jakieś ogromne skoki w górę czy w dół tego zaangażowania klientów, czy też czy obrotów. To jest po prostu stały, stabilny wzrost, więc z tej perspektywy uważam, że jest to bardzo rozsądne, no bo wolę, żeby klient zapoznał się z materiałami na stronie indieturbo.pl, chociażby tymi edukacyjnymi, przyszedł na, czy pojawił się na webinarze w przyszłym tygodniu i świadomie mógł przetrawić najpierw te informacje, spróbować naszej gry inwestycyjnej, czyli platformy demo certyfikatów i wtedy nawet na początku małymi kwotami, nawet za te przysłowiowe 50 zł, z założeniem, że są to pieniądze stracone, ale na doświadczenie na realnym rynku i na handlu certyfikatami, no żeby najpierw to sprawdził i spróbował nawet przez kilka miesięcy. To nie chodzi o to, żeby ktoś brał wszystkie swoje pieniądze i wszystko wkładał w certyfikaty. Niech to będzie tylko mała część jego portfela inwestycyjnego, i tak naprawdę niech sprawdza to w dłuższym terminie, czy wszystko to, o czym mówimy, co pokazujemy, czy ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. To jest filozofia chyba wspólna dla każdego inwestora. Myślę, każdy tutaj odpowiedzialny inwestor właśnie to poleca, abyśmy próbowali małą częścią portfela, małą częścią naszego kapitału. I rzeczywiście tutaj już od jednego certyfikatu możemy zacząć handel, czyli w przypadku PZU jest to zaledwie 9,13 zł po cenie kupna. Więc no to nie są, to, to nie,
koszty nie są tak wymagające jak w przypadku kontraktów terminowych, gdzie tam musimy utrzymywać ten depozyt zabezpieczający. Tutaj de facto ile zainwestujemy, tyle przeznaczymy na inwestycje. Żadnych depozytów, żadnego depozytu zabezpieczającego nie musimy utrzymywać. Dokładnie. A zastanawia mnie jedna kwestia. Być może ING jest zadowolone z tego takiego powolnego, ale stabilnego wzrostu zainteresowania, co w przypadku, gdyby nagle po naszym programie inwestorzy rzucili się właśnie na te certyfikaty turbo. Czy tutaj istnieje ryzyko bezpośredniego czy pośredniego w tym momencie wpłynięcia na ceny instrumentów bazowych? Jakieś zawsze tak, no bo animator zabezpieczając się na rynku bazowym, no, robi to na rynku po prostu realnym, więc wpływa w ten sposób na cenę instrumentu bazowego, jak każdy zresztą uczestnik rynku. Tutaj oczywiście są bezpieczniki, które mają spowodować, żeby to nie były zbyt duże czy nadmierny wpływ na ten instrument bazowy. Pierwszym chociażby jest ilość certyfikatów, jakie emitujemy w danej serii. No ale tutaj telewizją pokazałeś, mamy kilka certyfikatów na dany instrument bazowy, ale w ramach każdej serii z tych poszczególnych obligujemy się do sprzedaży tylko określonej ilości certyfikatów. Czyli w przypadku PZU wielkość emisji w przypadku Turbolong 29,6 to zaledwie 40 tysięcy. Dokładnie. Bądź aż. I tutaj całe 40 tysięcy jest do sprzedaży, czy zaledwie część? Całość. Całość. Całość 40 tysięcy jest do sprzedaży, więc teraz jeżeli już mamy ten certyfikat na tapecie i telewidzowie rzuciliby się na ten certyfikat, no to ING sprzeda te 40 tysięcy certyfikatów. I ani jednego więcej. Ani jednego więcej. Tutaj w pewnym momencie, kiedy dotrzemy do tego limitu 40 tysięcy certyfikatów, bo to będzie w poszczególnych transakcjach zawierane, to ten certyfikat przejdzie w status tak zwany bid only, czyli animator będzie dostarczał tylko i wyłącznie oferty kupna. Czyli będzie skupywał od tych klientów, którzy już te certyfikaty kupili, no żeby zapewnić ten rynek wtórny na giełdzie. No i tutaj dla pozostałych klientów niestety oni nie będą mogli tego konkretnego certyfikatu kupić, no ale pozostałe obok, no już z innymi parametrami oczywiście, tak, jak najbardziej. Natomiast no też trzeba pamiętać, że tak naprawdę te certyfikaty będą się różniły tylko i wyłącznie potrzebnym kapitałem, czyli ceną certyfikatu. Zmiany będą dokładnie identyczne. Spread zresztą 12 groszy, o ile dobrze mówiłeś na PZU, no nie mam wszystkich cyfr w pamięci, więc o ile dobrze pamiętam, PZU ma mnożnik, jeżeli mówiłem. W przypadku tego wspomnianego, teraz zamknąłem, ale mnożnik na poziomie jednego. Jeden, czyli tak naprawdę jeżeli PZU przesunie się o jedną złotówkę, w górę lub w dół, oczywiście o tym pamiętajmy, to o tą jedną złotówkę w górę lub w dół przesuną się kwotowania certyfikatu. Więc tutaj łatwo policzyć, że tak naprawdę po kupnie certyfikatu wystarczy 12 groszy, żeby wyrównać ten spread na certyfikacie. Wszystko ponad to, nie uwzględniając prowizji w tej chwili, no jest już zyskiem dla inwestora. No i też można tutaj grać na spadki, więc te certyfikaty short myślę też są dostępne. Więc no, w każdym scenariuszu rynkowym tak naprawdę inwestor może się dzięki certyfikatom odnaleźć. No właśnie. Dwa pytania, które również mnie zaczęły nurtować w momencie, kiedy zaczęliśmy się wgryzać w te PZU, więc może zacznę od tego nieco bardziej chyba przyziemnego. Skąd w ogóle pomysł na bariery? Skąd pomysł na te aktualne poziomy bariery? 31,4, 29,6, 27,9. Skąd takie dziwne, powiedzmy nawet, cyfry? Wydawałoby się na logikę Turbolong 30, Turbolong 31, Turbolong 32 byłyby całkowicie wystarczalne. Jasne, natomiast pomysł na barierę rodzi się tylko w momencie emisji. My certyfikat emitujemy, ustalamy poziom finansowania, poziom bariery. Dźwigni tak naprawdę nie ustalamy, bo ona wynika z tego poziomu finansowania, a w przełożeniu ile klient musi zapłacić i tej relacji tych dwóch elementów. I tak, no bariera jest tworzona w momencie emisji, natomiast później, raz w miesiącu, standardowo jest ona dostosowywana. I o ile jest dostosowywana? O tyle, o ile zmieni się poziom finansowania w danym miesiącu.
Czyli jeżeli w danym miesiącu pobierzemy kilkanaście groszy zysku, no, tego, zmienimy ten poziom finansowania o tych kilkanaście groszy, to o tyle w przybliżeniu zmieni się poziom bariery. To oczywiście jest kilka jeszcze innych parametrów, ale to już jest rozmowa mocno techniczna, więc jakby no, plus jeszcze w momencie wypłaty dywidendy no, poziom finansowania i bariera też jest dostosowywana, więc już później ten poziom bariery, który tutaj zacytowałeś, wynika trochę z sytuacji rynkowej i uwzględniania kosztów w danym certyfikacie. I bariery dostosowane są tylko raz w miesiącu i... Standardowo raz w miesiącu. Moglibyśmy to robić codziennie, no ale uznaliśmy, że nie jest to potrzebne. Raz w miesiącu wystarczy. W przypadku wypłaty dywidendy na akcjach również, w momencie odcięcia tej dywidendy od kursu. Również, no to już w innych instrumentach bazowych, chociażby surowcach, kiedy jest rolowany kontrakt na ropę, chociażby Brent czy gaz naturalny, to również... No bo stary kontrakt i nowy kontrakt mają różną cenę, więc ta różnica jest też w tych poziomach uwzględnianych. Wszystko po to, żeby cena certyfikatu była na niezmienionym poziomie. Mhm. Mocno chyba skupiliśmy się na samych zaletach certyfikatów, bo wydaje mi się i staram się być tutaj bezstronny, że mocno, że dużo zalet istnieje certyfikatów. Natomiast co w przypadku wybicia bariery? Czy w momencie, gdy cena akcji spada poniżej bariery, no tracimy, jeżeli tak, to ile? Oczywiście, no ryzyka są zawsze, normalne rynkowe, chociażby braku zarobków w przypadku, kiedy obstawimy źle, czy też instrument bazowy nie pójdzie w naszym kierunku. I jeżeli idzie w tym, nie w naszym kierunku, czyli zbliża się do bariery tak naprawdę, no to ryzyko rośnie, dźwignia rośnie, ryzyko rośnie. W momencie dotknięcia bariery następuje tak zwany knockout. I tutaj certyfikat jest zawieszany i tutaj tak naprawdę wystarczy pojedyncza transakcja na poziomie bariery dla danego certyfikatu, pojedyncza transakcja na kursie instrumentu bazowego, żeby ten certyfikat już został wycofany do obrotu i on nigdy do niego nie wróci. I co się wtedy dzieje? Klient ryzykuje, inwestując w certyfikaty, ryzykuje zawsze, musi mieć świadomość, że ryzykuje do 100% zainwestowanego kapitału. Nigdy więcej. No ale do 100%, przy czym te 100% straty jest bardzo rzadkie, no bo właśnie istnieje bariera. I teraz, w momencie dotknięcia tej bariery przez kurs instrumentu bazowego, animator, który handluje na instrumencie bazowym, zaczyna zamykać te pozycje zabezpieczające, które miał otwarte w związku z daną inwestycją klienta. I w zależności od tego, na jakim poziomie zamknie tą pozycję zabezpieczającą, czy te pozycje, no to klient takie środki otrzymuje zwrotnie. I to też za ostatnie pół roku można na naszej stronie sprawdzić. W zakładce certyfikaty jest sekcja wygasłe. I tam po wejściu w konkretny instrument bazowy można zobaczyć, jak za ostatnie pół roku kształtowała się wypłata tak zwanej wartości rezydualnej, bo to jest to, co klient otrzymuje po nokaucie. I jeszcze raz podkreślę, no ta wartość może dążyć do zera. Takie sytuacje zdarzały się w przeszłości. W zeszłym roku nie chcę tutaj z głowy mówić, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast no, takie sytuacje w roku się zdarzały. W tym roku żadna, w zeszłej wydaje mi się, że też nie, we wcześniejszych latach na pewno. Ale z całą pewnością nie jest to częste. Tak, natomiast... Czyli bardzo rzadko inwestorzy tracą te wspomniane już 100% kapitału. Tak. Raczej częściej jest to... Część. Ciężko to określić, bo to tak naprawdę zależy od sytuacji rynkowej, właśnie to, co wspomniałem. No, jeżeli by się zdarzyło, te 100% straty dla inwestora byłoby w sytuacji, kiedy na przykład instrument bazowy otwiera się z potężną luką i na przykład przebija barierę, ale też przebija poziom finansowania, który jest w przypadku certyfikatu poniżej pod barierą. Więc wtedy tak naprawdę no, jest to już też strata ING, klient dostaje zero wartości rezydualnej, czy traci 100% z początkowej inwestycji, no ale w przypadku ING też wtedy z jakąś stratą, o jakiejś stracie mówimy. Tak. Natomiast jeżeli instrument otwiera się gdzieś pomiędzy finansowaniem a barierą, albo na barierze, albo gdzieś w tych rejonach, no to już zależy, no to klient dostaje tyle, ile udało, na jakim poziomie udało się zamknąć pozycje zabezpieczające do finansowania.
chciałoby się o certyfikatach mówić jeszcze trochę, ale niestety czas nas goni. Odsyłam więc do strony www.ingturbo.pl. Tam wszelkie informacje, również edukacyjne, bo zakładka edukacja widoczna i chyba bardzo pełna, jeżeli nie przepełniona, ponieważ no tam naprawdę gra giełdowa również przez cały rok dostępna. Pod koniec zeszłego roku, w trakcie jesieni, mieliśmy do czynienia z... Dobrze mówię? Na jesieni, tak. Wrzesień, październik bodajże. Tak, mieliśmy właśnie grę giełdową, konkurs gry giełdowej. Niestety, zająłem któreś setne miejsce. Niestety. Ale odsyłam również do strony głównej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Tam w zakładce dotyczącej letniej szkoły giełdowej można całą rozpiskę ostatnich spotkań, ale i tych zbliżających się, a zbliżamy się już do końca letniej szkoły, odnaleźć. I właśnie 4 sierpnia o godzinie 14 Bartosz Sańpruch, grupa ING, opowie o turboinwestycjach na polskiej giełdzie. Wszyscy zainteresowani certyfikatami, myślę, że warto wziąć udział w tym szkoleniu. Oczywiście zapis później jest dostępny, nie trzeba być równo o godzinie 14 razem tutaj z Bartoszem, chociaż warto, bo będzie chyba możliwość zadawania pytań. Tak, z tego co wiem, tak, więc no tutaj oczywiście chętnie na nie odpowiem. Zawsze można się też z nami skontaktować, info@ingturbo.pl, pod tym mailem też jesteśmy dostępni, wyliczenia, prostsze, trudniejsze pytania, jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę. Także... No cóż, tak jak powiedziałem, kończy nam się czas. Bartoszu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za przybycie tutaj do studia, za podzielenie się wiedzą dotyczącą, przynajmniej częścią tej wiedzy dotyczącej certyfikatów. Rzeczywiście, można mieć wrażenie, że certyfikaty to mocno egzotyczny instrument, instrument skomplikowany, ale tak naprawdę chyba wcale tak nie jest. O tym i o innych wadach, zaletach certyfikatów już 4 września o godzinie 14 Bartosz Sańpruch opowie w letniej szkole giełdowej. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na krótką przerwę.